Mój mikrofon może w tym odcinku troszkę nawalać, przepraszam, poprawiam sprawę. Hej ludki, jestem Diva i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry My Secret Pets Forbidden Romance. Jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej, dlatego lecimy. Rozdział trzeci. Prawdziwe uczucia. Czyje? O, jestem wykończona. Skończyłam już lekcję na dziś i przeciągnęłam się, aby poczuć wolność, co? Okej. Chyba Ramin mówił, że po mnie przyjdzie, prawda? Wypuścili nas wcześniej, więc zanim tu przyjdzie, może trochę minąć. Po prostu na niego poczekam. Zoe! Nagle usłyszałam moje imię i się odwróciłam. Kiedy zobaczyłam, kto to jest, moje serce natychmiastowo się zatrzymało. Bohaterka zeszła! Mamy od niej święty spokój! Alleluja! Ja... szukałem cię. Wszystko w porządku? Nic ci się nie stało? Rejto złapał i potrząsnął moim ramieniem. Co? Co się dzieje? Nigdy nie widziałam Rejto takiego spanikowanego. Tak długo, jak jesteś bezpieczna. Tak długo, jak jestem bezpieczna? Co się stało? Proszę, powiedz mi! Muszę z tobą porozmawiać. Porozmawiać? Ale o czym? Po prostu chodź ze mną. Rejto złapał moje ramię i siłą zaciągnął mnie na tyły kampusu, co? Hej, to boli! Rejto! Co powinnam zrobić? Ramin niedługo tutaj będzie. I będzie się martwił. Porozmawiajmy. Uspokój się! Dlaczego najpierw nie możemy porozmawiać? Nie mogę się uspokoić! Ale to nie jest żadna wymówka, aby mnie tak ciągnąć. Prawda? Może nie. Ale nie ma teraz na to czasu. Nie zachowuje się jak on. Co mu się stało? Zoe? Obróciłam się na dźwięk głosu za mną. Ramin! Z jakiegoś powodu w momencie, kiedy tylko go zobaczyłam, od razu poczułam ulgę. Dzięki Bogu! Wiecie, mnie tak zastanawia, czemu bohaterka nie rozumie normalnych ludzkich odczuć. Ktoś cię ciągnie w jakieś ciemne uliczki? To normalne, że ci ulży, kiedy zobaczysz kogoś, kto ci może pomóc. Come on, bohaterko, czego tu nie ogarniasz? Co ty robisz? Nigdy nie widziałam, aby Ramin posyłał komuś tak poważne spojrzenie, jakie posyłał w tym momencie Rejto. Czego chcesz od mojej dziewczyny? Racja. Plan. Ramin mrugnął do mnie, tak jakby chciał powiedzieć, teraz jest nasza szansa. Racja. W tym momencie zachowujemy się, jakbyśmy ze sobą chodzili. Przypomniałam sobie to, co ćwiczyliśmy i uczepiłam się ramienia Ramina. To się tak dziwnie wymawia, ramię Ramina. Spóźniłeś się, czekałam na ciebie. Nie było cię przy bramie, więc zaczęłam się martwić. Przepraszam. To ten gość? Twój były? Ta. A kim ty jesteś? Rejto spojrzał na Ramina z przerażeniem. O nie, tylko Yaoi mi tu brakowało. Słyszałem, że rano też z nią tu byłeś. Rejto wygląda na naprawdę przerażonego. Ale czemu? Może Ramin go trochę zbytnio prowokuje. Patrzyłam, co się będzie dziać. Nie mam innego wyboru niż siedzieć cicho i zaufać, że Ramin wie, co robi. Zapytałem, kim jesteś! To nie twoja sprawa. Mam rację, były chłopaku? Ty! Uspokójcie się!
Próbowałam powstrzymać Rajda, zanim dojdzie do rękoczynów. No dalej, pozwól mi po prostu z nią porozmawiać w cztery oczy. Rajdo ponownie złapał mnie za ramię i próbował mnie znowu za sobą ciągnąć. Facet! Ja na jej miejscu bym cię w ogóle nie chciała! Nie na mojej zmianie. Ramin odtrącił ręce Rajto i przyciągnął mnie do siebie. Nie mogę pozwolić jej odejść z mężczyzną, który rzucił ją bez żadnego powodu. Co mnie napadło? Jesteśmy w samym środku akcji, dlaczego moje serce tak szybko bije? Po prostu wracaj do domu. Chodźmy, Zoe. Okej. Rajto zamarł. Zostawiliśmy go tam i opuściliśmy college. Wszystko w porządku? Tak, wszystko dobrze. Przedstawienie się skończyło, więc możesz już mnie puścić. Ha? Zauważyłam, że ciągle się do niego przytulałam. Przepraszam? Znaczy, mi to nie przeszkadzało. Coś jest ze mną nie tak. Zdecydowanie. Wcześniej to już też się działo. Przypominając sobie ciepło i drżenie piersi Ramina, kiedy mówił, poczułam uścisk w sercu. Hej, co jest? Odpływasz. Ramin przyglądał się mojej twarzy. Nie, nic się nie stało! Nasze spojrzenia się spotkały. Byliśmy zaledwie centymetry od siebie i zarumieniłam się aż po uszy. Hm? Co jest? Mówiłam, że nic się nie stało! To oczywiste, że coś się stało. Jesteś cała czerwona. Naprawdę aż tak się czerwienię? Podobam ci się? A co gdyby? Co ja mówię? Mówisz to, co ci każę! A więc jednak się na mnie przerzucisz? Gdyby Ramin rzeczywiście był moim chłopakiem, moja wyobraźnia się rozszalała i myślałam, że moje serce eksploduje. Co jest? Żartowałem! To był tylko żart! Ramin jak zwykle poczachrał moje włosy i rozbawiony wyszczerzył się. No dalej, chodźmy. Okej. Oczywiście, że Ramin w ogóle nie myśli o mnie w ten sposób. Zawsze traktuje mnie jak dziecko. Dla niego nie jestem nikim innym jak małą siostrą. Człowieku, dzisiaj było wspaniale! Widziałaś twarz Rajto? Wciąż mu się podobasz. O! Nawet kiedy próbuję myśleć o Rajto, to Ramin cały dzień był w moim umyśle. Zoe? Ha? Czy coś się stało? Nie, nic, wcale. Rozumiem. Więc, czy wasz plan się powiódł? Póki co idzie nam bez zarzutów. Jezu, ale tupet. Z tego co widzę, nasza reszta nie ma w ogóle szansy. Ale ja wciąż się nie poddałem! Po prostu nie umiesz przegrywać. W porządku, chłopaki. Kogo to obchodzi tak długo, jak Zoe jest szczęśliwa? Szczęśliwa. Czy naprawdę mogę być szczęśliwa, kiedy odzyskam Rajto? Czuję, jakby teraz było inaczej. Ja... A! Przestraszyłeś mnie! Nie rób tego! Wiesz, że nie lubię głośnych dźwięków! Co się dzieje? Kompletnie zapomniałem. Miałem coś dzisiaj kupić w sklepie. Potrzebujemy nowych liści herbaty, ale nie mogłem się zdecydować, które kupić. Ty podstępne stworzenie! Zoe, chciałbym, aby się wybrała. Mogłabyś ze mną pójść? Jasne. Też jest coś, co chciałabym kupić. Chodźmy, zanim sklep będzie zamknięty.
Hej, ja też idę! Ja też. Zoe, po prostu chodźmy sami. A sam złapał mnie za rękę i próbował mnie zaciągnąć za drzwi i uciec z reszty. Hej, ucieka! Nabrał nas. Serio? Jestem na wieczornym spacerze za samem? Boję się. Dzięki Bogu, że udało nam się tam dostać. Już mieli zamykać. Tak. W zasadzie wyjście po herbatę było tylko wymówką. Co ty nie powiesz? Zauważyłem twoje uczucia. Jesteś zainteresowana Raminem, prawda? Tak! Jak to wywnioskowałeś? Twoja twarz. Wiem, jak wygląda twoje spojrzenie, kiedy ktoś ci się podoba. Tak samo patrzyłaś na Raito, jak teraz na Ramina. Będę cię wspierał, nieważne jaką decyzję podejmiesz. Ponieważ cię kocham, Zoe. Wietrze, podstęp! Ten gość tak łatwo się nie poddaje. Chryste Panie, to się dzieje, prawda? Rozdział 4. Okrutne ostrzeżenie. Nadeszła środa. Czemu zawsze musisz kraść moje jedzenie? Ponieważ jestem głodny. O, mój telefon dzwoni. Dostałam wiadomość. Była od... Raito. Hm? Co jest? Raito do ciebie napisał? Ta. Co tam jest napisane? Mówi, że jeśli jestem dzisiaj wolna, to chce się ze mną zobaczyć. Musimy porozmawiać. To poszło szybko. Przypuszczam, że nasz plan zakończył się sukcesem. Nie chcę brzmieć jak niezdecydowana mameja. Dobra, podziękuję ci. Nigdy nie sądziłam, że to tak dobrze zadziała. Zoe. W porządku. Przypuszczam, że dziś jest ten dzień. Racja. Ramin? Hm? Co jest ta sam? A ty nie jesteś zainteresowany Zoe? A sam. Nie sądziłam, że to powiem, ale dziękuję. No, przecież to jest praktycznie dziecko. Dla mnie jest jak młodsza siostra. Oczywiście. Od początku to wiedziałam. Poczułam, jak zbiera mi się na łzy, ale starałam się je powstrzymać. Boję się, że to drugie to będzie taki wybuch łez, a tego nie chcę. Chociaż w sumie co mi tam... Przestań mówić o mnie jako dziecku! Ja nie jestem już dzieckiem. Ani twoją siostrą. Tak, masz rację. Czemu ja się tak wkurzyłam? Pozostałe zwierzaki mówią, że mnie kochają, ale Ramin? Ramin też mówi, że cię kocha, ale w inny sposób. Bohaterko. Hej, hej, a może teraz ja będę twoim udawanym chłopakiem? Ten stary facet nie jest dla ciebie odpowiedni. Ja bym się nie wyróżniał w koledżu, prawda? Może być nieźle? Oczywiście, że będzie nieźle. A więc będę jej nowym chłopakiem. Nie ma mowy. Chryste, chłopaki. Zoe, o czym wy mówicie? No dalej, leć zobaczyć się z Raito, zanim zmieni zdanie. Ale... Po prostu idź, zanim oni wszystko zniszczą. Ramin wziął moją rękę i wyszliśmy z pokoju. To już prawie pora. Ta. W porządku. A więc zostawię cię tutaj. Powodzenia. Dasz radę. Do zobaczenia później. Mówiąc to, Ramin odwrócił się i zaczął odchodzić. Idzie sobie!
czekaj! Hm? O co chodzi? Proszę, zostań ze mną. Chcę, żebyś tu był. O czym ty mówisz? Proszę. Bez zastanowienia złapałam rękę w koszuli Ramina. Nie idź. Zoe. Zoe. Rajto! Myślałam, że przyjdziesz sama. O czym chciałaś porozmawiać? O nim. Chcę, abyś przestała się z nim widywać. Rozumiem, że to taki nieśmieszny żart. Dlaczego? Nie do ciebie należy decyzja. Nie potrzebuję podawać ci powodu. Ja ci po prostu dobrze radzę dla twojego własnego dobra. Dla mojego własnego dobra. Przybywanie z nim nie przyniesie niczego dobrego. Nie daruję ci tego, co powiedziałeś. Ramin! Nie martw się, Zoe. Wyszeptał Ramin i mrugnął do mnie. Tak jakby chciał mi powiedzieć, zajmę się tym. Ale dlaczego to musiałeś być ty? Musi być ktoś inny, kto umie ją uszczęśliwić. Przepraszam, czy panowie się znają? Jak możesz być tak ślepy na własne błędy? Jeśli tak mi zazdrościsz, po prostu ją odbij i zadbaj o to, aby była szczęśliwa. Nie mogę tego zrobić. Nie możemy być razem. Już nie mogę jej uszczęśliwiać. Co ty powiedziałeś? Rajto. Nie chodzi tu o to, że już mi się nie podobasz. Ciągle mi na tobie zależy. Tak samo jak zawsze. I właśnie dlatego. Dlatego chcę, żebyś była szczęśliwa. Dlatego chcę, abyś znalazła kogoś innego niż ja, kto także może cię uszczęśliwić. Jak możesz tak mówić? Kiedy słowa Rajto do mnie dotarły, zrobiło mi się ciemno przed oczami i zachwiałam się. Uważaj! Ramin złapał mnie w swoje ramiona, zanim upadłam. Wszystko dobrze? Przepraszam. Ty jesteś podły. Nie obchodzi mnie, co o mnie mówisz. Co to miało znaczyć? Ale... Intensywnie wpatrując się w Ramina, zaczął mówić. Ty nie możesz jej uszczęśliwić. Nawet nie jesteś człowiekiem! Okej, intrygujące. Skąd o tym wiesz? Yosuke mi powiedział! Mówiłam! Nie mów o tym nikomu! A ona co? A gdzie tam? Bo co złego może się stać? Jeśli to, co słyszałam, jest prawdą, a ty naprawdę jesteś jej zwierzakiem, upewnię się, że znikniesz na zawsze. Co? Co to niby miało znaczyć? Jesteś zarazą! Aniołem śmierci! Tak długo, jak jest z tobą, Zoe będzie doświadczać niczego innego jak nieszczęścia! A więc zostaw ją! I nigdy nie wracaj! W tym momencie... rozległ się dźwięk. Jak poetycko powiedzieć, że ktoś dostał z liścia? Pomocy! Zanim miałam czas pomyśleć, moje ciało same zareagowało. Po prostu nie mogłam znieść tego, co mówił Raminowi. Zanim zdałam sobie z tego sprawę, uderzyłam Rajto z całą moją siłą. Zoe. Jak możesz mówić te wszystkie okropne rzeczy? Nie mów o rzeczach, o których nie masz pojęcia!
Nie mogąc znieść bólu w moim sercu, łzy zaczęły spływać po moich policzkach. Jedna po drugiej. Jesteś taki głupi! Nienawidzę cię! Zaraz po tym, jak to wykrzyknęłam, uciekłam. Zoe! Biegłam z łzami w oczach. O! Nie mam pojęcia, jak długo biegłam i gdzie byłam. Zatrzymałam się, kiedy w końcu zabrakło mi tchu i nie byłam w stanie biec już dłużej. Zoe! Usłyszałam w pobliżu głos Ramina. Stał tam, również ciężko dysząc. Ramin. Udawałam, że jest w porządku. Nie musiałeś za mną iść. Powstrzymywałam napływające łzy i starałam się udawać, że wszystko jest w porządku. Tylko nie znowu. Ha? Nie pamiętasz, jak mówiłem ci, że to w porządku, jeśli chcesz płakać? Ale ja już nie jestem dzieckiem. Dorośli też płaczą, kiedy są smutni. Ramin mnie objął. Moje ciało ogarnęła błogość, a oczy ponownie mi się zaszkliły. Ja nie będę płakać. Ale powinnaś. Płacz jak tylko możesz. Nie! Nie będę. Słowa Ramina jakby magicznie przywołały moje łzy. No już, już. Po prostu się wypłacz. Poczułam, jak duża dłoń Ramina delikatnie mnie głaszcze. Przepraszam, Ramin. To moja wina. Te wszystkie rzeczy, które ci mówił. Nie martw się o mnie. Dla ciebie to musiało być znacznie cięższe, prawda? Ramin. Chcesz buziaka, żeby kuku przestało boleć? Boże. Czuła szepty Ramina zaczęły łagodzić ból w moim sercu. I w tym momencie skończył się chapter. Ojej, to mi poszło bardzo szybko. Ale to było tak intensywne, że pewnie będę mało wycinać i wyjdzie z tego cały odcinek, więc, moi drodzy, na razie kończę! I słyszymy się w następnym odcinku! Mam nadzieję, że wam podobało się tak bardzo jak mnie. Pa, pa!